Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Spektakle, spotkania, tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kulturatarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Już 4 lutego w hali sportowej w Skrzyszowie odbędzie się 8 koncert charytatywny. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, a na scenie wystąpią również zespoły Uwaga na Jeże oraz Studio Rocka Pawła Mazura i goście. W tym roku zbieramy dla 6 osób chorych z terenu gminy. Są to głównie dzieci, bo jest ich 4 i 2 osoby dorosłe. Są to choroby nowotworowe, porażenia mózgowe, ale również inne wypadki losowe, gdzie zdrowe osoby nagle stały się osobami chorymi. 8 razy na terenie naszej gminy i nasi mieszkańcy i wszyscy miłośnicy, nasi goście pokazali naprawdę wielką klasę, bo do tej pory pomogliśmy 30 osobom i kwota, którą przekazaliśmy, to jest prawie 270 tysięcy złotych. Kupując bilet za 30 zł, nie tylko mamy przyjemność uczestniczyć w naprawdę fantastycznym wydarzeniu muzycznym, ale przy okazji pomagamy. To jest połączenie przyjemnego z pożytecznym, wręcz wymalowane, idealne. Dlatego myślę, że warto tutaj po prostu być, warto po prostu pomóc. To na pewno kiedyś do nas wróci, jeżeli nie dwukrotnie, to 5- czy 10-krotnie. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00. Bilety do nabycia w Urzędzie Gminy, bibliotekach i szkołach na terenie gminy Skrzyszów oraz w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie przy Rynku 7. W Muzeum Etnograficznym odbędzie się otwarcie wystawy Bracia Mniejsi, bajki Jeana de la Fontaine'a. To jest wystawa figurek, w których są prezentowane rozmaite motywy baśniowe. Warto jest przypomnieć, skąd się wzięły pewne powiedzenia, które funkcjonują całkowicie bezwiednie w naszej kulturze, jakie one mają korzenie. Integralną częścią wystawy są oryginalne francuskie teatrzyki z XIX wieku. Teatr cieni, teatr kukiełkowy oraz pacynkowy. Myślę, że warto będzie podejść i posłuchać rozmaitych opowieści w oparciu o pewne scenki lalek prezentowane na tej wystawie. Myślę też, że można będzie spokojnie później sięgnąć do rozmaitych innych dodatkowych materiałów i w domu w oparciu o to, co widziały na wystawie, opowiedzieć dzieciom jakieś fajne bajki. Wystawa będzie czynna do 28 lutego. W najbliższym tygodniu w Kinie Marzenie można obejrzeć filmy Plan B, Pszczółka Maja z cyklu Miodowe Igrzyska, a z cyklu Cine Marzenie film Gra o Wszystko. W kinie Cinema 3D, Podatek od Miłości, z cyklu Więzień Labiryntu, Lek na Śmierć, Narzeczony na Niby, Gnomy Rozrabiają, Cudowny Chłopak, Teddy i Mapa Skarbów, Atak Paniki, Wszystkie Pieniądze Świata, a także Escape Room. W kinie Millennium będzie można zobaczyć filmy Mama, Podatek od Miłości, Ignacy Loyola, Plan B, Dirtbag, The Legend of Fred Beckett, The Last Honey Hunter, Like a Wolf, Babski Poniedziałek Plan B, Nowe Oblicze Greya i Plac Zabaw. Tarnowski Teatr imienia Ludwika Solskiego zaprezentuje spektakle takie jak Inny Świat, Porachunki z Katem, Poskromienie Złośnicy, a także Bądź Taka, Nie Bądź Taka. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura-tarnów.pl.